jest jakieś takie uczucie takiej euforii wynikające ze stanu takiej dzikości, nie? Pewnego przystosowania, rozumieć tych kończyń, które tak jak u jelenia czy u kogoś tam, wiesz, biegną i nadają impet, nie? Czy u jakiegoś drapieżnika kły, które się, wiesz, otwierają i za chwilę, wiesz, zatopią się w jakimś mięsie. Drapieżcy czy jakiegoś takiego zniewolonego stworzenia, które właśnie urwały się z łańcucha. No cóż, wystarczy grunolotnie po tej słowa Cezara, że najlepszą śmiercią jest śmierć niespodziewana. No, czuję, że po prostu coś wybawi mnie z tego kłopotu bocznicy życia po prostu i na pewno nie będę patrzył przez okno, nie wiem, w jakimś domu spokojnej starości. No nie wyobrażam sobie słowa starości. No ja swój taki wiek, no powiedzmy nie biologiczny, tylko mentalny, oceniam w tej chwili na 27 lat, może gdzieś tak. Raz jedyny w życiu miałem chwilę, kiedy wydawało mi się, że złapałem Pana Boga za nogi. Był to moment, jak
wystartowałem na zawodach Madonna di Campiglio i zabrakło mi dosłownie włos, aby być trzeci. Byłem czwarty ex aequo. To był mój najlepszy wynik. Najlepszy dotychczas osiągnięty przez Polaków. Tak się potem okazało. Do dziś czuję krawędź tego chwytu, do którego strzeliłem i którego nie utrzymałem. Ja sobie wyobrażam też w takich kategoriach piękno-duchowskich, że idę na próg Doliny Ciężkiej, taki jeden z najpiękniejszych miejsc tatrawską, widać tylko same góry, nie widać żadnych takich dziedzin na dole, pól, tego, że góry w ogóle się kończą. No i tam, jeszcze tam nie przemyślałem nad technicznymi aspektami, że tak powiem, tego procesu, w końcu życia, nie? Z własnej ręki. Pochylają się nad tym, patrzą i mówią, no nic z niego nie zostało. Nie? Film nie musiałby mnie tak upokarzać, bo nie jestem jeszcze takim dziadem, żeby tą drogę robić na tyle lat. Dlaczego wziąłeś udział w tym filmie? Z banalnego powodu. Z powodu starej przyjaźni, nie? No, mam jakiś sentyment do ciebie. Całkiem przyzwoicie się sfinałeś jak na tamte czasy. No tak, ale tylko takie spotkanie jest dramatyczne, wiesz, że spotyka się człowiek, który nie mógł być wybitnym spinaczem, z wybitnym spinaczem, który przestał być mistrzem. Czyli to jest dla przyjaźni? No wiesz, jak nie jest to dla ciebie za wielkie słowo, tak, no jest jakiś we mnie element próżności, nie? Tak jak w każdym sportowcu. Dlaczego masz dość już tego filmu? No bo on się w kółko kręci o tym samym, nie? Mianowicie o tym, że będzie coraz wiesz gorzej, nie? Nawet jeżeli człowiek ma świadomość, że umrze, to ci nie ma prawa do jakiejś, wiesz, radości, do jakichś drobnych, wiesz... A z drugiej strony, no to co ci powiedziałem, jest to szansa na wieczną młodość po prostu. Jedyna, bo innej przecież nie ma. Albo po prostu skłania mnie rzeczywiście do takiego głębszego spojrzenia, co będzie za chwilę, nie?
Dysponujesz jednak, Marcin, jakąś realną wartością. Kiny. Doskonała iluzja jest warta tyle, co rzeczywistość, co najmniej, a może nawet jest więcej warta, bo to kino ludzie zapamiętają, a nie zapamiętają mojej autentycznej, rzeczywistej biografii. Znowu mnie upokorzysz. No popatrz, jak, popatrz kurwa, jak to wygląda, nie? No się pięknie światło składa, wiesz. Piękne światło? A ja byłem ostatnio na imprezie i wiesz co mnie pyta? Pyta mnie kumpel, słuchaj, na co ty jesteś chory, kurczę? A ja muszę tłumaczyć, że gram w twoim filmie. A był przekonany, że ja biorę chemioterapię, kurczę. Po prostu pierdolę z tego, nie będę już, wiesz... Znacznie lepiej się czuję, to wiesz... Pozbawiasz mnie w tym filmie intymności, wiesz, że ta czapka to w jakiś sposób do tego należy, nie? Ja nigdy nie walczyłem ze skałą, nigdy nie walczyłem ze własną słabością. Ja walczyłem po prostu z drugim człowiekiem, konkretnie z Andrzejem. Andrzej był moją motywacją do wspinania i to było najważniejsze, żeby zrobić drogę, której on nie zrobi. Wspiąć się tam, gdzie on nie da rady. Ale jest, Piotrek, w tobie niespełnienie.
istotą spinania nie jest materia, po której my dotykamy, ale jest ruch. Jest nasz mentalny wysiłek, jest nasza intencjonalność. To takie napięcie, ta wewnętrzna sprężyna. No bo jednak spinanie jest takim rodzajem, wiesz, teatru. Ale czy jak wiercisz otwory, podchwyty, to czujesz się artystą? A czy ty jak ustawiasz statyw kamery, to czujesz się artystą, Marcin? No przecież ustawiasz statyw, tutaj stoi, coś tam kręcisz, poruszasz jakąś wajchą, nastawiasz jakąś głośność i tak dalej. No czy to ujmuje ci te techniczne działania, czy one są determinantą, że ty jesteś albo nie jesteś artystą? To jest pytanie tego samego rodzaju. Liczy się jakaś intencja. To wspinanie jest po prostu gestem, jest po prostu ruchem, któremu towarzyszy pokonywaniu toru przeszkód. Najpierw ten tor przeszkód musisz sobie zaprojektować. I ta sztuka projektowania jest właśnie wspinaniem. Jeżeli ktoś, kto nie jest wspinaczem, podchodzi pod taką ścianę, mówi: o, jaka ona piękna jest, o, jakie tutaj czerwone zacieki na niej są, a tutaj czarne, a tutaj jakie limby rosną, a tutaj coś. Nie potrafi zredukować tej ściany, taki człowiek, do tego, czym ona jest dla wspinacza, czyli do bycia torem przeszkód. To estetyzowanie, czasami trzeba takim kozikiem, rozumieć, oderznąć po prostu, żeby stanąć przed tą ścianą tylko zestawem poprzeczek. Zestawem przeszkód, które koń z jeźdźcem musi przeskoczyć. To była droga, której poświęciłem najwięcej czasu i najwięcej sił, najwięcej zaangażowania, najwięcej emocji. Deklaracja nieśmiertelności to był mój zenit. Tej drogi nie powtórzył później nikt przez wiele, wiele lat.
Nie potrafię już robić trudnych, najtrudniejszych przechwytów, najtrudniejszych dróg. Ale jak zamknę oczy, to każdą z tych najtrudniejszych pamiętam. Pamiętam każdy ruch, każdy układ palców, układ rąk, nóg. Wszystko pamiętam. Pamiętam nawet konkretny wysiłek, jaki wkładałem w każdy z tych ruchów. To jest jakiś taki ciężar, który dźwigam cały czas w sobie. Pamięć o tym, nie potrafię się od niej uwolnić. Pokażam się dla tej, wiesz, dla wiecznej młodości, słuchaj Marcin. Ale warto? No przecież to jest, wiesz, marzenie zawarte, każdego człowieka zawarte we wszystkich religiach. Nie ma większego marzenia niż wiecznie młode. Masz pogardę do starości? Ma. Oczywiście, że ma. To znaczy nie pogardy do starości innych ludzi, ale do własnej starości, no. Doprecyzujmy to. Ale nie miałbyś odwagi się zabić. A skąd wiesz, żebym nie miał?